Przepraszam, czy ja mogłabym jeszcze? Proszę bardzo. No wyjaśniałam oczywiście kwestię wykazu projektów gotowych, bo to o to chodziło w punkcie trzecim. Wniosek był pani radnej Jamon o poprawienie tabeli. Z tego, co sobie przypominam w czasie obecności, to od razu mówiłam pani Marcie Jamon, że pozycje, gdzie jest napisane zrealizowano, zrealizowane, one są niejasne. Są to pozycje, które błędnie tutaj to słowo zrealizowano zostało wprowadzone bez sensu. Nie wiem, kto to napisał. Nie ma pana Wojciecha Mikołajczyka, ale też z nim to wyjaśniałam. I oczywiście jest to po prostu błędne. Nie powinno się tu znaleźć. Czyli mamy tutaj daty, konkretne zakończenia i te projekty są zrealizowane. Jedynie możemy powiedzieć, że ulica Zacisze nie tylko ma zrealizowany projekt, ale również inwestycja jest wykonana. Dobra. No i jeszcze pytaliśmy, to nie ja, bo to tak wiemy, no ktoś zawsze zmienia nazwiska, musi złożyć wniosek, ale to cała komisja o to pytała, więc nie ja, bo wszyscy chcieliśmy wiedzieć, jeśli chodzi o punkty 24, 25, 6, 27, to chodziło nam o to, żeby wyszczególnić ulice, o które chodzi w tych projektach kanalizacyjnych. Bo to jest istotne, bo to jest znaczone całe sołectwo, a to jest niemożliwe. Dobrze, to teraz przyjmujemy, że chodzi o wyszczególnienie konkretne ulicy. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Nie mamy, dobrze. Gasy, przekazaliśmy gasy w piątek przekazaliśmy niewygasające i tam w tych niewygasających są też projekty. Tak? To jest jako bardzo. W piątek przekazaliśmy niewygasy, czyli trzeba zaraz tych całych dzisiaj na niewygasy. Ja mogę